Ja nazywam się Maciek i wspólnie z Przemkiem chcieliśmy Wam przedstawić 5 narzędzi, które w naszym odczuciu przesądziło o dosyć dużym sukcesie projektu kryptodynamik. Żebyście nam uwierzyli, no to dwa słowa powiem też o sobie. Ja od 8 lat zajmuję się praktycznie tylko rozwiązaniami Business Intelligence na platformie Microsoftu. Od 2 lat pracuję jako team leader, łamany na menadżer. Teraz jestem software development managerem w takiej firmie, która się nazywa BTSA. Współtworzę razem z Przemkiem Palin Software, to jest software house consulting w obszarze business intelligence i programowania dotnetowego. Przemek ma 12 lat doświadczenia. W czerwcu będzie 12, tak, prawie. W czerwcu 12 lat doświadczenia. Od 1 czerwca zaczynają. Od 5 lat jest team leaderem. Miał siłę, żeby zrobić MCS-e. No, ty masz kwaśniewskie MCS-e, tak? Tak, tak. No i razem ze mną pracuję w Fire Software. W projekcie uzdolnianym był liderem zespołu programistów. O czym chcielibyśmy Wam powiedzieć? No, tak w punktach. Na początku musimy Was trochę wprowadzić do naszego projektu, więc powiemy o tym, jak on był budowany. Przedstawimy Wam naprawdę krótkie architektury rozwiązania. To nie jest sesja o architekturze, no ale musicie wiedzieć, z czym pracowaliśmy. Później przejdziemy do wyzwań, do takich naszym zdaniem miar, które decydują o sukcesach projektów kryptowych danych. No i na końcu, czyli ten najciekawszy element, pokażemy Wam 5 naszych rozwiązań, 6. Zależy jak liczysz. Tak, zależy. Mieliśmy idealną sytuację w teście. 2 lata temu Westrup palił nowy projekt. Zaczynaliśmy od zera, nie musieliśmy przyjmować żadnego kodu, mogliśmy ułożyć sobie pracę na nowo. Zbudowaliśmy zespół 5 programistów. Wdrożyliśmy projekt z efektem lepszym niż spodziewany, a zmieściliśmy się w czasie, w budżecie i w zakresie, co rzadko się zdarza w projektach gruntownianych. Osiągnęliśmy taki etap, gdzie teraz już możemy mówić o continuous integration i o feature-driven development, czyli tak naprawdę możecie to sobie wyobrazić w ten sposób, że przychodzi do nas biznes i mówi, że chce jakąś tam małą, nową funkcjonalność dorobić do kodowni. My jesteśmy w stanie mu to wdrożyć w przeciągu 3 dni. My staramy się nie wymyślać koła na nowo, więc przy starcie projektu zrobiliśmy sobie mały research, znaleźliśmy architekturę, która najbardziej odpowiada naszym potrzebom. Tu w tym przypadku było to SQL BI Methodology, Alberto i Marko. Oni zresztą przedstawiali to parę lat temu na SQL Dayu. Jakby użyliśmy też swojego doświadczenia, traktowaliśmy to jako bazę, lekko zmodyfikowaliśmy tą architekturę dla naszych potrzeb, jakby w dwóch słowach Przemek. I tak to u nas wygląda. Mamy systemy źródłowe, w zasadzie kopie mirror OLTP tych systemów, dlatego już nie potrzebowaliśmy jakby sami tworzyć. Za pomocą pierwszej warstwy skryptów SIS-owych, czyli tą część tak naprawdę ekstrakt z tego ETL, przenosimy wybrane kolumny wybranych tabel, czyli tego, co potrzebujemy de facto do hurtowni, do czegoś, co nazywa się extract area, i w tym te dane są w tej samej strukturze, co na źródle, ale już jakby u nas, tak? Następnie kolejną zestawem transformacji SIS-owych wykonujemy transformatę pomiędzy tym układem z systemu źródłowego do układu, który chcemy uzyskać, czyli do układu hurtowni danych. Już jest przemodelowanie, złączenie niektórych tabel tak, że mamy fakty, wymiary. Niemniej nie jest to jeszcze hurtownia danych. W szczególności na przykład tu może być tylko przyrost tych danych, które chcemy doładować, a nie całościowy wymiar czy fakt.
I kolejny zestaw skryptów sysowych, prosty w konstrukcji, że tak podobnych do siebie, tak samo jak zresztą tych tutaj, które przenoszą te dane już do hurtowni danych, łącząc je z istniejącymi danymi, i te dane już mogą być wykorzystane. To jest właśnie nasza jedna wersja prawdy. Żeby to wszystko działało, potrzebujemy baz danych, które zawierają pewne informacje konfiguracyjne i mapowania, które są wykorzystywane w szczególności tutaj, ale także tutaj, które powodują, że nie wszystko, nie ma rzeczy hardkodowanych, tak? Te rzeczy po prostu gdzieś się muszą znaleźć. Fizycznie to są dwie bazy, ale generalnie chodzi o konfigurację w tej referencyjnej strukturze. Następnie za pośrednictwem warstwy widoków jest to udostępniane systemom już analitycznym, raportowym. W naszym przypadku jest to Analysis Services do COSTEC, Reporting Services, część raportów tam powstaje, oraz systemów, które jakby leżą poza naszą gestią, czyli jakieś Excele, raporty, które robią zewnętrzne zespoły. Tam też jest Click. Ta warstwa widoków, no jest inna, mogłaby się okazać, że nieprzydatna, jednak w kilku miejscach pozwoliła nam szybko wprowadzić pewne zmiany. Tak, że mieliśmy czas dostosowania się do pewnych wymagań, połatać na chwilkę pewne rzeczy. Więc polecamy też zastosowanie takiej warstwy. Dodatkowo jest Operational Data Store. Taki trochę oszukany. Troszkę oszukany naszym, znaczy to, tu jest akurat, u nas się nazywa inaczej, może bardziej tak, ale chodzi o obszar, w którym wrzucamy zrzuty z hurtowni, które potem są wykorzystywane przez zewnętrzne aplikacje, dzięki czemu mogą one dostać taki zrzut, jaki potrzebują. Obecnie jeszcze może nie tak mocno wykorzystywane, ale ponieważ firma wchodzi w jakieś kolejne etapy wykorzystania tych danych, prawdopodobnie będzie to miało dość kluczowe znaczenie. Czy są jakieś pytania? Czy Państwo zdecydowali się na widoki ze względu na to, że trzeba było łączyć ze sobą tabelę jeszcze na etapie? Czy to był nie. Nie. To jest prosty widok. Tam jedną z rzeczy było no-log. Świadomie użyte ze względu na to, żeby móc podmieniać dane, żeby nie blokowali tak nas, jeżeli chcemy dorzucać danych. Tak? No i były przypadki, rzeczywiście coś tam na szybkiego podmieniliśmy schemę i potem spokojnie dorobiliśmy to po Bożemu. Dobra. Na początku każdego projektu, wydaje mi się, że w hurtowniach danych jest to wyjątkowo ważne. Powinniśmy sobie zdefiniować wskaźniki, miary, które określają nam sukces takiego projektu. One mogą być różne. Generalnie inny wskaźnik możemy zastosować w przypadku zestawu analityków biznesowych, czyli tej części biznesowej. Inne wskaźniki możemy badać w przypadku zespołu deweloperskiego. My tutaj się skupimy, to jest techniczna konferencja, a więc chcielibyśmy Wam pokazać, jakie wyzwania naszym zdaniem stoją przed hurtowniami teraz, przed zespołami technicznymi. Po pierwsze, to jest time to market. Wprowadzanie zmian w hurtowni zazwyczaj trwa za długo. Te wszystkie systemy budowane gdzieś tam na boku, bazy akcesowe czy rzeźbienie w Excelu, no to nie jest widzimisię biznesu, tylko po prostu oni nie mogą dostać danych na czas. Więc my definiujemy time to market jako czas potrzebny do wdrożenia danej zmiany od momentu, kiedy my dostaliśmy zaakceptowane wymagania biznesowe. I my ten time to market chcemy optymalizować. Jak to można robić? No przede wszystkim optymalizując czas wytwarzania kodu, ale też czas potrzebny na jego wdrożenie. A druga rzecz to jest niezawodność. Tutaj mieliśmy problem, bo to jest taka niezawodność łamana na zaufanie. Bardzo łatwo, hurtownie danych bardzo łatwo tracą zaufanie ludzi z biznesu. Także my to określamy jako dostępność środowisk. Oczywiście każdego, który ma jakąś interakcję z biznesem,
A przez dostępność my też rozumiemy, że te dane są tam poprawne za każdym razem. Niezawodność optymalizujemy no przede wszystkim zmniejszając liczbę awarii, a po drugie, jeśli taka awaria nam się zdarzy, no to chcemy to środowisko bardzo szybko postawić na nowo. Dobra. I teraz zaczyna się ciekawie, także jak nie byliście skupieni, to teraz jest ten moment. Teraz powiemy, jak te wyzwania zrealizowaliśmy z wykorzystaniem pewnych narzędzi. I zaczynając od pierwszego narzędzia, tu możecie być troszeczkę zawiedzeni. Nie jest to narzędzie, które się instaluje. Nie jest to kawałek kodu, ale bardzo, bardzo ważne i jest to narzędzie, dzięki któremu tak naprawdę o wiele łatwiej nam się wdrażało wszystkie kolejne narzędzia. Zaczynacie się o wiele łatwiej bawić tymi wszystkimi nowościami, tymi narzędziami, które tutaj o których tutaj słuchacie. Są to standardy, porządek. Dobra, no to co standaryzowaliśmy? Wszystko, co mogliśmy nazwać. Pakiety, składowe pakietów, tabele pośrednie, kolumny. Wszędzie, gdzie coś się nazywa, nazwy serwerów, nazwy użytkowników, tak? Dzięki czemu później będziemy mogli to automatyzować bez specjalnych dodatkowych tabel mapujących. Korzystaliśmy też z gotowych rozwiązań. To było pokazywane przy Ciebie, Bartek, czy wspominane. Aha, nie wiem, czy internet mi się pojawił. Mhm. Jamie Thompson zrobił fajne, jest post, gdzie macie każdy element projektu SIS-owego opisane, jak go nazywać. Na slajdach jest link do tego, bo ja tu mam brak dostępu do internetu, więc może nie będziemy przykrywać. Każdy pakiet, każdy klocek SIS-a dodajemy przez przedrostek, zobaczycie to w przykładach za chwilę, który mówi o tym, czym to jest. Dzięki temu patrząc już nawet na sam kod błędu, widzimy, jaki klocek nam się zepsuł. Nie zgadujemy, co jest już wiemy mniej więcej, co jest w środku. Jak dobrze jeszcze nazwiemy sam klocek, to już bardzo, bardzo dużo wiemy o tym, co się dzieje. Powtarzalne czynności. I tutaj od najprostszych rozwiązań, typu lista kontrolna, gdzie mieliśmy definition of done na przykład, listę kontrolną, jest lista kontrolna, w której jest napisane, że jeżeli zrobiłeś zadanie, to sprawdź, czy było to, tamto, siamto, sramto. Jak sprawdzisz tą listę, to masz dużą prawdopodobieństwo, że niczego nie zapomniałeś. Dzięki temu programiści od razu robią dobry kod. Mieli gorszy dzień, nie szkodzi. Sprawdzili listę, zrobione. Wszelkie wspólne fragmenty, które są w pakietach, można też zautomatyzować, żeby nie robić tego ręcznie w każdym miejscu inaczej. Standard gdzie, co jest. Jeśli jakąś metodą na opis jest też skrypt. Jeżeli już mam skrypt, czyli automat, który wykonuje coś w pewnej kolejności, to jest standard, to jest lista kontrolna. To wykona się za każdym razem tak samo. Czyli jeżeli powtarzamy jakąś czynność i robimy ją zawsze tak samo, to zeskryptujmy wtedy, tak? I to idziemy w kierunku, kiedy komputer zaczyna pracować za nas, kiedy mamy i porządek, i szybkość wykonania. Architektura rozwiązania o tym było już wcześniej, że pewien porządek zastosowaliśmy i bardzo, bardzo staramy się go nie omijać, tak? I chyba nie ma wyjątków. Tak? Są? Ja nie znalazłem, ale może coś tam bokiem wyszło. Sam proces wytwarzania też. Przezroczystość projektu, skorzystanie narzędzia. Myśmy z Kanban Boardu agile'owo podeszli do tematu. Pilnowanie, aby tam był rzeczywisty stan, aby każdy wiedział, co na którym stanie się dzieje. Każde zadanie wiadomo, kto ma podjąć kiedy. Nie ma bałaganu, nie ma. No, kierownik nie musi się w zasadzie zajmować prowadzeniem projektu, on sam chodzi, ponieważ wszyscy wiedzą, jak robić. Tak? I co w efekcie uzyskaliśmy? O wiele łatwiej było nam wydobywać informacje o projekcie. Dzięki standardom wiemy, że na przykład tu ta sama nazwa odpowiada tej nazwie, tam w pewnym momencie pytano, z których tablet, z których korzystamy. Prosty select po tabelach tych wyciągających metadane z bazy danych i już mamy wiedzę, z czego korzystamy. Powiązania między pakietami, te oczywiste, także na przykład dany load związany z tym stagingiem, że no jak w hurtowni jest użyta kolumna z identyfikatorem danej
danego wymiaru, no to to jest powiązane z tym wymiarem, czyli kolejność wykonywania pakietów, która jest poprawna. Nawigacja po projekcie, wiesz gdzie co szukać, foldery są znane, wszystko jest zestandaryzowane. Jak wiesz, że błąd gdzieś był, to wiesz bardzo szybko w którym pakiecie, nie szukasz tego, nie musisz iść po nicę do kłębka. Wszystko znajdujesz, wiesz których czego nie musisz sprawdzać, bo jest pewien standard. Od razu jakość kodu jest lepsza, bo nie ma jakichś obejść, wszystko jest pilnowane. No i to co mówiłem, wspominałem już wcześniej, od razu o wiele łatwiej o automatyzację wszystkiego. No i stąd to efekt skali, który uzyskaliśmy, wszystko nagle nam szybciej zaczęło iść. I tutaj pokażę Wam jeden z takich przykładów. Pakiet akurat z tych pierwszych prostych ekstraktowych, które w zasadzie wyglądają tak samo, a dzięki temu, że nie musieliśmy za każdym razem go pisać, no, szybciutko uzyskujemy efekt. Dobra, to nie tak zrobimy, tylko tak. Dobra, widzicie? Widzicie. Został stworzony pakiet, którego i proces wygląda w ten sposób. Bierzemy ten pakiet, robimy coś bardzo brzydkiego, czyli robimy jego kopię, zmieniamy mu nazwę według standardu, czyli ekstrakt podkreśnik system 1 podkreśnik baza danych. Pierwsza w tym systemie, to jest, czy system 1 to jest jakiś serwer bazodanowy, DB1 to pierwsza baza w tym systemie i tabela importing data, czy też widok, który dostarcza te dane. Zmieniamy nazwę. Pojawia się pakiet, no nie działa jeszcze w całości, a możemy już się przyjrzeć co mamy. Dzięki temu, że wykorzystaliśmy, że mamy standardy, jest standard nazewnictwa, możemy z tej nazwy pakietu wydedukować, widzicie to, czy powiększać? Możemy wydedukować nazwę tabeli, do której wrzucimy te dane, po prostu wszystkie nazywamy według pewnego standardu, nazwa schemy extract, nazwa i nazwa tak jak SIS-a i widoku, z którego będziemy ciągnąć te dane z systemu źródłowego. Idąc dalej. Mamy na początku pakiet, który czyści te dane wcześniej załadowane, czyści to tabelkę i wyłącza indeksy. Znowu tu już jest to expression użyte, tak? Dzięki temu ta zmienna, która przed chwilą, ta zmienna, którą wcześniej przed chwilą zdefiniowaliśmy, jest wykorzystana i dzięki temu z automatu mamy już napisane ten klocek, ja używam słowa klocek, bo nie wiem jak to po polsku task przetłumaczyć, mi się blok. Dobra, i tak będę mówił klocek, bo ja po prostu jestem tego przyzwyczajony, zrozumiecie. Później odbudowujemy indeksy, taka mieliśmy filozofię, wyłączamy indeksy, ładujemy dane, włączamy indeksy i możemy uruchomić testy. Tutaj też to już będzie działało, tylko wystarczy zrobić enable. Odpala po prostu odpowiednią procedurę, która odpali testy zapisane w bazie danych dla danego pakietu. Zauważcie jeszcze, dokumentacja jak to użyć jest na miejscu. Nie gdzieś tam na wiki, nie gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, że programista musi zajrzeć. Ma tu, od razu wie co krok po kroku zrobić, zmienić nazwę, użyć takiego schematu, jeszcze dodatkowy krok zerowania GUIDa za pomocą jednego rozszerzenia. Bits Helper, pewnie kojarzycie. No i teraz to, co musi przeklikać, bo niestety tego nie udało nam się tak zautomatyzować, to no tu trzeba wybrać, bo to niestety nie łapało się, czyli nazwy systemu, ale nie musimy już wybierać tabelki, moglibyśmy wziąć tak, nazwę widoku, OK. Tutaj tylko klikamy, musimy przejść do tą zakładki Mappings, OK, nie musieliśmy nic klikać, po prostu ograniczenie środowiska. I pakiet działa, czyli nacisnę F5. Jak było za małe, to ja mogłem powiększać. Zadziałał. No, chyba danych akurat tam nie miałem. Więc nie skopiował niczego, ale wykonał się, tak? Gdyby były dane, by je skopiował.
Dobra. Pytania? Ja mam jedno pytanie. Słucham. Czy wierzycie w to, że 5 osób używa tego samego schematu zabójstwa, czy wymuszacie jakiś dejmy policji? Zaraz powiem, ale dobre pytanie. Dziękuję, że uprzedziłeś. Czyli pojawia się problem utrzymania standardów. Ktokolwiek próbował stworzyć standardy, spotkał się z tym, my też spotkaliśmy się z tym problemem. Po pierwsze, najważniejsze, uświadomić zespół, że to jest sprawa całego zespołu. Jeżeli jedna osoba wprowadza standardy, wymusza na innych, nawet to jest lider, to może być walka, jak nie przekona, to są... ja zakładam, że w zespole mam inteligentne osoby. Ja zawsze zakładam, że mam ten zespół świetny, co nie zmienia faktu, że nie wyobrażam sobie lidera, który tak nie zakłada. Tak? Jeżeli, nie wiem, kopią rowy, to może, tak? Ale jednak robią coś naprawdę fajnego i skomplikowanego. Są inteligentni ludzie, chcą robić jak najlepiej. Jakby się przekonają do standardów, tak, ale nie zawsze twoje rozwiązania są najlepsze. Słuchaj też innych członków zespołu. Niech to będzie sprawa całego zespołu. Dlatego trzeba dyskusji. Idealnie spotkania retrospektywne, tutaj wiedza z Agile, metodologii Agile i Agile Retrospectives, jest nawet książka o tym. Są metody, żeby te spotkania fajnie przeprowadzić i żeby rzeczywiście usprawniać pracę zespołu, między innymi jeśli chodzi o standardy. Ale jeśli nie możecie tego zrobić, zróbcie to na przykład podpinając po sprint review, sprint planning, grooming, jakiekolwiek spotkanie w ostateczności przy daily, wspominajcie takie rzeczy, angażujcie dyskusję, albo nieformalnie. Tak? Jak często udaje Wam się robić takie retrospekcje? Retrospectives nie do końca wyszły super idealnie, ale jest to dużo nieformalnie po prostu prowadziłem rozmów i z tego wynikały propozycje i w zasadzie na daily było proponowane, szybka decyzja, tak, to się nam podoba i robiąc często mało, wiele rzeczy weszło na daily de facto. Znaczy, mieliśmy chyba na samym początku mieliśmy co dwa tygodnie tak. Takie oficjalne spotkanie wbite w kalendarz. A potem z review i planningiem. Potem z review i planningiem wrzuciliśmy po prostu, akurat zwykle review i planning, było razem, to było jedno spotkanie, jest tam pojawiał się temat, zdarzało się, że przeciągnął review i planning, to niestety, ale czasem było na to czas. I bardzo ważna rzecz, która nam bardzo dużo pomogła, code review. Każdy kawałek kodu jest sprawdzany przez drugiego programistę z zespołu. Dzięki temu sprawdza, czy są standardy stosowane. Jak nie chcesz mieć cofki ze swojego kodu, kodowania, to stosujesz standardy. Tak? I tak wszyscy sprawdzają nawzajem sobie kod. Dzięki temu też wiedza się przenosi. Bardzo, bardzo, bardzo fajne, silne narzędzie. Jedna osoba drugiej może podpowiedzieć, to można było lepiej sprawdzić specyfikację, czy na pewno się człowiek nie pomylił. Jak ktoś miał gorszy dzień, zrobił źle, to ktoś wyjdzie, zanim pójdzie do klienta, w sensie nawet wewnętrznego. No i możecie zastosować na przykład statyczną analizę kodu do sprawdzania lub innych narzędzi. Wspominałeś, Bartek, akurat na swojej prezentacji akurat do CISA, do tych standardów. Są narzędzia, można wykorzystać jeszcze automaty. Dobra, jeżeli macie z tej prezentacji wyjść z jedną rzeczą, z jednym hasłem, tylko to zapamiętać, to niech to będzie to. Standardów się nie omija. Jak zaczynacie omijać standardy, to one giną. To w ogóle nie ma sensu. Nie róbcie. Ale standardy się zmienia. I na bieżąco, utrzymując te standardy, dbając o nie, macie naprawdę efekt, że to wszystko działa. Czasem trzeba troszkę więcej pogodować, coś poprawić, ale summa summarum masz to, że piszesz na przykład skrypty automatyzujące i się nie cackasz z wyjątkami. Nie ma ich, po prostu. A jak jest jeden, to szybko go poprawiasz. Nie narobisz sobie długu technologicznego. I narzędzie nazywałem 1,5, bo to jest rozszerzenie w zasadzie standardów o metadane. U nas to głównie atrybuty wymiarów, znaczy informacje dodatkowe o atrybutach wymiarów, w szczególności czy to jest klucz, czy to jest STD typu pierwszego, czy drugiego. Nieoczywiste zależności pomiędzy pakietami, jeszcze takie informacje jak na przykład opis. W efekcie, tutaj nawet chyba młodsi członkowie zespołu mogą nie wiedzieć, bo to po prostu działa cały czas, jak nie popatrzą na instalator, to nie wiedzą. Na początku mieliśmy wymaganie dokumentacji technicznej. Zdecydowaliśmy się właśnie umieścić informacje do dokumentacji technicznej, które potrzebowaliśmy w formie tabel.
i generować w formie reporting services dokumentację. Dokumentacja cały czas jest aktualna, kto chce może zajrzeć. Nikt z programistów nic nie robi, poza tym, że pilnuje, żeby te metadane były. A to w CodeReview wychodzi, a poza tym sama logika hurtowni też przestaje działać poprawnie, kiedy nie ma tych metadanych, więc to nam wychodzi. Tak, już mówiłem, u nas przechowywane w formie tabel. Teraz pokażę Wam drugi przykład, też ze standardów w zasadzie, ale przy okazji dotyczący właśnie metadanych. Dzięki temu, że mamy je w formie takiej, którą rozumie komputer, a nie w formie na przykład Worda, to jest standard pierwszy, tak? Czy standardowa nazwa klocka czy bloku daje nam to, że wiemy, jaki pakiet musimy uruchomić, bo taką konwencję nazewnictwa zastosowaliśmy. Z metadanych wiemy, które dane, które pakiety są zależne od siebie, a z katalogu SIS wiemy, co już było dzisiaj uruchomione, i w efekcie mamy możliwość wznowienia przeliczania hurtowni w sposób automatyczny. Najpierw przeliczamy wszystko, co można. Jak coś nam padło w międzyczasie, to nie przeliczamy od początku, tylko wiemy, które pakiety musimy uruchomić, których nie mogliśmy wcześniej, tak? Wszystko działa. I kolejne doładowanie hurtowni trwa chwilę, tylko to, co padło. I tutaj mamy drugi pakiet. Wygląda w ten sposób. Mamy klocek, który wykonuje zapytanie do... To rozwinę. Które wykonuje zapytanie do katalogu SIS, biorąc te tam egzekucje wykonania, które nas interesują. Pobiera sobie ostatnie wykonanie i wykonuje porównanie, ile mamy. Ostatnie wykonanie, w którym mamy właśnie informacje o relacjach w pakietach, to są nasze metadane, połączone z informacjami, które mamy w SIS-owym katalogu. Liczymy, ile jest poprzedników, ile z nich zostało wykonanych. No i oczywiście te liczby muszą się równać. Jeżeli nam się nie równają, to przekładzimy do pakietu, który wywala nam ten pakiet. Wszystko zakończy się błędem. To jest zwykły script task, który robi tylko fail. Sprawdzamy jednocześnie, czy ten pakiet był wcześniej uruchamiany za pomocą katalogu SIS. To już jest podobne zapytanie jak w poprzednim, więc nie będę pokazywał. No i ten pakiet, jeśli te poprzednie dwa, tutaj jest wykorzystane ta ustawienia tutaj, tak, czyli oba muszą się zakończyć sukcesem. Wtedy i ten warunek tu i tu musi zostać spełniony, wtedy uruchomimy rzeczywiście pakiet i tu pakiet akurat, tu jest expression, tak, bo to nie ma znaczenia, co tu jest. Pakiet wynika z parametru. Parametr mamy tutaj podany, to jest ten najważniejszy, te dwa pozostałe są do po prostu sterowania, możemy to wyłączyć, te sprawdzenia. Czy jest nazwa pakietu, klocka w pakiecie master. I sam pakiet master wygląda w ten sposób. Tu dla jednego pakietu, tego, który wcześniej uruchamialiśmy, po prostu jest EPT, to jest ze standardu nazewnictwa, czyli Execute Package Task. Extract System 1 DB1 Important Data, to jest ten, który przed chwilą napisaliśmy, wygenerowaliśmy. I on nie uruchamia wcale tego pakietu, który jest w nazwie, tylko uruchamia ten nasz generyczny pakiet do uruchamiania pakietów z parametrami, które też zauważcie są dzięki temu wszędzie takie same. Tutaj wzięte jakby z rodzica, żebyśmy mogli wszystkie pakiety potraktować tymi dwoma kontrolującymi parametrami, a to jest to najważniejsze. System task name, dzięki temu, że tam mamy standard, czyli ten task name odpowiada pakietowi w SIS-ie. Może to jest troszkę zamieszane. Dzięki temu, że tu mamy nazwę, z tej nazwy wiemy, co odpalić, tak?
I ten drugi pakiet, ten odpala zawsze tutaj to, co ma odpalić. Jeden pakiet, bardzo łatwo było to wcisnąć dzięki standardowi w rozwiązanie, które już działało. Tego nie dałoby się zrobić w ten sposób, tak szybko, tak łatwo, gdybyśmy nie mieli tego standardu nazewnictwa. Pytania? Tak. Gdzie się podziała to będzie robotkowość, jak odpalać ci pakiet za pakietem? Nie, te pakiety tu znaczy. Jak chcę, mam kolejny pakiet, to dokładam tu. Zmieniam tylko nazwę DB1. Not important data. Tworzę ten pakiet oczywiście. Tu musi się pojawić kolejny ekstrakt, tak? Ctrl-C, Ctrl-V, fufu. I mam już dwa pakiety równolegle odpalone. To ci ułatwia nawet zrobienie robotkowości. Tutaj jeszcze mamy założenie, że wszystkie pakiety mają się skończyć. Dopiero wtedy pakiet master, ten sterujący, ma paść. Dlatego tu jest klocek, który ma maximum error count na 0. Dzięki temu one wszystkie się wykonają. Dopiero wtedy będziemy mieć padnięcie, czyli wszystkie ekstrakty, które mogą się ściągnąć. Te, które padną, wtedy reagujemy. Pytania? Teraz druga rzecz, którą, jeżeli chcecie dwie rzeczy zapamiętać z tej prezentacji, jeżeli chcecie automatyzować, czyli jeżeli chcecie, żeby komputer pracował za Was, zróbcie, dokumentujcie mu to, co robicie w taki sposób, aby on to mógł przeczytać. Inaczej no nie ma szansy. Gdybyśmy dokumentację zrobili w Wordzie, byśmy leżeli. Nie byłaby opcji. No i musielibyśmy ją aktualizować. Mówię. Ja zapomniałem, że ją mam w pewnym momencie, bo mi nie jest potrzebna. Ja patrzę w metadane. Ale rzeczywiście, jak biznes chce sprawdzić, czy tam może analitycy dokumentację, co z czego, co od czego zależy, to korzystają z tej dokumentacji. Dobra, a po każdym narzędziu, albo po każdej grupie narzędzi mamy taki slajd specjalny. Zastanawialiśmy się, pierwszą nazwę miał jak przekonać szefa, żeby w ogóle coś takiego wdrażać. Teraz ma nazwę, no, chcemy wszystko odnosić do tych naszych wskaźników, które sobie zdefiniowaliśmy wcześniej. Czyli jak standardy plus metadane wpływają na te nasze kluczowe wskaźniki. Po pierwsze, a time to market, standardy plus metadane to jest podstawa automatyzacji, bez tego no, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Niezawodność, to co mówił Przemek, bardzo ważne, szybszy czas przywracania hurtowni po awarii. Przez to, że mamy pakiet sterujący, logujemy sobie wszystkie wykonania, przyjmijmy sytuację, gdzie nasza hurtownia składa się z 300 pakietów, nie wykonuje nam się jeden pakiet, który jest połączony z dwoma innymi, 297 kończy się sukcesem, drugie odpalenie tego samego joba agentowego przejdzie nam tylko przez trzy pakiety. Po dwóch minutach hurtownia będzie w stanie już odpowiadać na potrzeby biznesu. Jeśli chodzi o, bardzo ważne jest też postrzeganie projektu przez osoby związane bezpośrednio z biznesem. Te standardy, my je dokumentujemy na otwartych przestrzeniach. Mamy Confluence'a, gdzie dostęp mają wszyscy i my się chwalimy tymi standardami. A więc no, wychodzimy na trochę bardziej profesjonalnych. Po drugie, oni mają też zaufanie do tych danych, które my prezentujemy. Bardzo ważne też z punktu widzenia projektu jest to, że jeśli macie standardy, dużo łatwiej wprowadza się nowego członka zespołu. Przemek nie musi spędzać całego dnia na wytłumaczeniu mu, jak on ma pracować. On po prostu dostaje no, niestety dokumentację 30 stron, które musi przeczytać, jeśli robi pierwszy pakiet ekstrakt, ma instrukcję i po prostu z tą instrukcją ten pakiet tworzy. To jest, my mamy tak zwaną koncepcję commit at your first day, czyli ktoś przychodzi pierwszego dnia do pracy, nie, to jest drugi dzień, bo pierwszy dzień go tam BHP, przepraszam, a trochę go męczą i mu opowiadają o firmie, a jak już przychodzi do tego naszego pokoju, to on pierwszego dnia commituje już swój kod. I kolejne narzędzie, teraz już instalowalne, nie takie drobne. Czasem było na konferencjach, czyli zarządzalny projekt bazy danych. Żeby do niego przejść, może zastanówmy się, co to znaczy, że mamy jedną instalację. Przecież wdrażamy w jednej firmie, nie będziemy wdrażać w innych, to jest wiedza firmy, nie ma opcji. Ta hurtownia będzie tylko u nas. Tak? Jest jeden klient wewnętrzny, nie będzie więcej hurtowni. Jedne, tak? Jedno, mamy środowisko produkcyjne. Okej, okay. No ale już studia mam za sobą dawno i te metody, że na produkcji naprawią, no kuszące, ale no jednak zespół pracuje na drugim środowisku, które się nam czasem no,
wywali. Czasem chcemy coś w ciągu dnia przeliczyć. No, biznes sobie działa na produkcji, my sobie działamy na dewie. No wszystko pięknie. Już mamy dwa. No jeszcze jakoś ogarniemy te, przenoszenie tych danych. Ten dev i tak się zmienia, produkcję no, wdrożymy jakoś. Okej, fajnie. A biznes mówi, no dobra, ale jak wy zrobicie coś nowego, to my chcemy przetestować. Na teście? Na dewie? No nie bardzo, bo wy tam czasem coś usuniecie, jeszcze wprowadzicie coś nowego, nie ma jak w zasadzie tam wchodzić. My musimy mieć tu teraz dobre dane do przetestowania, tak jak to wejdzie na produkcję. Dobra, macie środowisko testowe. Okej, już mamy trzy. W tym dwa trzeba wdrożyć. No pierwsze, okej, jest nasze, robocze. No wszystko pięknie, mamy trzy środowiska, jakoś to jeszcze ogarniamy. Ale mówią nam, no, hurtownia jest takim sukcesem, że my, inne aplikacje zaczynają z niej korzystać. No i teraz zmieniamy strukturę hurtowni, na teście jest nowa. Okej, a na produkcji stara. No i mówimy, dobra, wdrażamy, a tamte projekty mówią hola hola, no nie bardzo. Przecież my musimy się do tego przystosować. No ale my już na teście kolejne zmiany wprowadzać chcemy. Przecież oni chcą, biznes chce to testować. No ale my musimy mieć czas. Zablokujemy testy, no biznes mówi nie. No to mówimy. Kolejne środowisko, myśmy je nazwali preprod. Chyba nie tak bardzo wyjątkowo inaczej. Już mamy co? Jedną instalację? Cztery. I robienie tego ręcznie? Znaczy ja się mylę za często, jak robię ręcznie. Dobra, czym jest projekt hurtowni danych? Logika, SISy, Integration Services. Kostki, Analysis Services. Raporty, no u nas była część raportów Reporting Services, tak? No i struktury bazodanowe w bazie danych, tak? Create Table i tak dalej. No i dobra. To pierwsze możemy sobie wdrożyć całkiem łatwo. Był nawet godzinny wykład na ten temat. Jak chcecie mieć wersję ekspert, wersja dla ubogich, w sensie najprostsza, to po prostu kompilujemy do ISPAC-a i ten ISPAC, ten plik, który jest skompilowanymi pakietami SIS, możemy wdrożyć za pomocą narzędzia Ice Deployment Wizard. Ma wersję wsadową, w sensie z linii comment możemy to zrobić. Super. Jeżeli nie działa, wtedy bierzecie Bartka wykład i tam jest napisane, powiedziane, co zrobić, kiedy są jakieś niuanse, ale zasadniczo w większości przypadków ma szansę po prostu zadziałać. Analyze Services analogicznie. Kompilujemy projekt w Visual Studio, dostajemy plik AS Database, tam jest jeszcze trzy inne chyba, ale jest taka paczka plików, jest narzędzie Microsoft Analyze Service Deployment EXE i też możemy to po prostu wdrożyć. Raporty RS-owe, no tu nie jest tak pięknie, mamy tam przycisk Publish w Visual Studio, no ale to trzeba odpalić środowisko, kliknąć Publish. No da się zmusić tych, co wdrażają, żeby odpalali, klikali Publish i wypełniali. No ale to jest fajne, to jest jednak devenv, to się daje odpalić z linii comment. Można devenv.conf, deploy, nazwa tam konfiguracji, solution, w którym są raporty. Też możemy to zrobić z linii comment. Na co z bazą danych? Jak pisaliśmy Management Studio, no nie ma tam takiego, nie można tego skompilować. Tu z pomocą przychodzi trochę narzędzi, jest darmowe Microsoftu, SQL Server Data Tools, jest to narzędzie też w Visual Studio i nasz projekt bazodanowy pojawia się jako zestaw plików na dysku. Plików, każdy plik ma, to jest zwykły DDL, tak? Czyli Create Table, może mieć tam jakieś indeksy, inne dane. Ma też część taką, jak w Management Studio, co? Wizualną, której można sobie wyklikać, można też edytować. Niezły kombajn, można trochę inaczej się pracuje, więc trzeba się troszeczkę do tego przystosować. Jaki jest efekt, jak można na tym pracować? No mamy ten projekt SSDT. Możemy skompilować do pliku DATSPAC, czyli analogia jak ISPAC, tylko DATSPAC. I ten plik, to jest jeden plik, który jak damy administratorowi, powiemy jak użyć narzędzia SQL Package.exe, to on to wdroży na bazę danych.
jest w stanie się wdrożyć. Co więcej, to jest to różnicowe wdrożenie, czyli to narzędzie samo wykrywa, że na przykład tu jest tabelka, tu nie ma, to trzeba create table. Tu jest, jest ok, nic nie zmieniam. Tu jest, ale ma kolumnę mniej niż tu, no to tu trzeba alter table, add column. Więc dynamicznie wygeneruje skrypt w zależności od różnicy, co powoduje, że jeśli na środowisku testowym wdrażamy częściej i są mniejsze zmiany, a na produkcję rzadziej, czyli jedna zmiana jest większa, to on automatycznie sam napisze skrypty różnicowe odpowiednie dla sytuacji. Do pracy nam się jeszcze przyda bezpośrednie wdrożenie projektu na bazę danych, tak? Zależy. Znaczy, on zależy, jak go napisze, bo jeżeli dodajesz na przykład kolumnę na końcu, to zrobi. Na środku nie ma innej opcji. I tutaj podpowiem tylko tak, no jak w projekcie dodajesz kolumnę do dużej tabeli, dodawaj ją na końcu. No, wiem, ale czasem nie wiem. No, okay, no, jaki jest powód, żeby jej nie dodawać na końcu, nie? Przykład masz standardy, że zawsze na końcu masz dane modyfikacje, albo dlaczego? No to w tym momencie, nieważne jak zrobisz, czy zaproponuj inne rozwiązanie. Nie ma. Za każdym razem, jak dasz na środku, to on ci przekopiuje całą tabelę. Nie masz innego rozwiązania, po prostu SQL Server nie ma innej opcji. Tak, nie ma narzędzia, które... Więc wtedy musisz to skopiować. To, co mógłbyś zrobić, to jeżeli wiesz, że te dane i tak będziesz ładował od zera, to je przywyciąć przed. I wtedy pustą tabelę zmieniasz, tak? Czyli dodajesz skrypt truncate table, delete all, delete from. To, co tu jest ważne, to możesz bezpośrednio właśnie wdrożyć i zauważcie, te strzałki są w dwie strony, czyli jak już macie bazę danych, możecie bardzo łatwo zacząć pracować z SSDT. Po prostu importujecie sobie projekt i zaczynacie pracować od dziś. To też powoduje, że jeżeli ktoś nie lubi tego narzędzia jednak, to programista może pracować na bazie danych i potem sobie ściągać zmiany i tylko komitować do repozytorium. Narzędzie ma, jeśli chodzi właśnie o to przejście, narzędzie ma także możliwość różnicowego ładowania. Wybierasz, które tabelki wdrażasz, co jak dwóch programistów naraz pracuje nad jedną bazą danych, no nie będą sobie nawzajem usuwać tabelek i wygląda to tak, że podajesz źródło, to może być projekt albo baza danych, docelowy serwer albo projekt i tutaj po odpaleniu porównania możesz zdecydować, które tabelki przenosisz, jak klikniesz update, a które zostawiasz, których nie tykasz. Działa w jedną albo w drugą stronę. Podpowiem, nie chcecie używać tego narzędzia, nie czujecie się na siłach, samo to możecie używać tutaj w SQL Serverze, w Visual Studio, jak będziecie mieli zainstalowane te data toolsy, to dostajecie takie menu. W tym menu macie właśnie schema compare i to jest to. Możecie porównać dwie dowolne bazy danych. Jest też drugie fajne narzędzie data compare. Możecie dwie dowolne tabele lub więcej tabel porównać pod względem identyczności rekordów. Synchronizować dane pomiędzy tabelami. Jeśli nie są to ogromne różnice, to narzędzie da radę, inaczej po prostu UI pada, no bo on to chce wyświetlić wam. Albo jakiś tabel konfiguracyjnych, jakichś nie za dużych tabel, działa świetnie. Narzędzie też ma możliwość definiowania, ponieważ w bazie danych, w przeciwieństwie do innych narzędzi, no w bazie danych chcemy zdefiniować, co chcemy zmienić. To nie jest tak, że chcemy wszystko mieć skopiowane z deva na test, testa na produkcję i możemy zdecydować, że na przykład tabele tak, chcemy mieć takie same, ale już role nie, przypisanie do ról nie. Funkcje partycjonujące, partition functions, tak, ale nie wiem, przypisanie, położenie plików logów na dysku już nie, no bo na każdym serwerze jest trochę inaczej, nie chcemy tego, albo ich rozmiar, chcemy, żeby się nie synchronizowały. Możemy to zdefiniować, jest bardzo dużo opcji, tu jest no, trzy zakładki, naprawdę dużo można skonfigurować, żeby to działało tak, jak chcecie. Jest jedna fajna opcja, jeżeli dokładacie kolumnę not null, to normalnie do pustej tabeli nie zadziała. Możecie zaznaczyć taką opcję, on wtedy zrobi domyślną wartość 0, pusty string i tak dalej i to zadziała. Jest też druga opcja, żeby pozwolić na stratę danych, czyli usunięcie kolumny na przykład, też bardzo przydatna.
jak w związku z tym działamy. Z narzędzia Visual Studio generujemy datpads, no i ten plik publish.xml to jest, publish.xml to jest to. W sensie to można zapisać na dysku te wszystkie ustawienia w formie takiego pliku. I to, te paczki już podajemy jako parametry te dwa pliki do SQL package i dostajemy aktualną strukturę bazy danych. As is it that. Skoro już to mamy, idźmy krok dalej. No po co to wszystko ręcznie odpalać? Zróbmy jedną paczkę instalacyjną, setup.exe i zainstalowane. Jesteśmy bardzo blisko. Tu kolejne narzędzie. Skorzystaliśmy z MS Builda. To jest coś, co wewnętrznie Visual Studio korzysta w bebechach. Tak możemy uruchomić ten projekt, który za chwilę Wam pokażę. O, są wielkie. Widać? Nie. Aha. A, bo ja nie wyszedłem z prezentacji. Teraz będziecie widzieć. Widać. Mam nadzieję, że widać tą wielkość. Wygląda to w ten sposób, że możemy pewne parametry sobie poustawiać. I tworzymy ten target, cele. I na przykład cel o nazwie czyszczenie ma co zrobić? Usunąć folder bazowy do tworzenia paczki instalacyjnej. OK, as is that. Cel zbudowanie paczki ma zbudować MS SQL-a, SAS-a, SIS-a, Reporting Services i skopiować plik setup.cmd do folderu docelowego. No i dobra, to teraz budowanie MS SQL-a to jest napisanie komentarza na ekran, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje, stworzenie folderu na pliki do bazy danych, usunięcie jakichś tam plików z projektów, żeby budował od zera. Następnie użycie MS Build to jest dokładnie to, co robisz, jak klikniesz Build Visual, jak tu Build, Build, to jest to. W związku z tym zbuduj projekt SQL Database, czyli ten SSDT, którego przed chwilą widzieliśmy. I drugi jeszcze. Później weź pliki, jakieś tam SQL-e dodatkowe, te pliki, datspaki, które zbudowaliśmy i skopiuj te wszystkie pliki do foldera docelowego. I już mamy zaskryptowany. To jest język skryptowy, tylko taki przystosowany do budowania kompilacji. Analyze services analogicznie, tam odpalamy projekt SAS-a i tak dalej, i tak dalej. I co jeszcze ważne, jak już potrzebujemy, ja tutaj akurat tak find and replace potrzebowałem w jednym miejscu, to bardzo łatwo się C-Sharpem dodaje albo kopiuje z pewnego źródła, na przykład z internetu, gdzieś tam Stack Overflow. Gotowy fragmencik, który robi takie małe zadanka i wrzuca je do naszego skryptu. Więc cały skrypt zbudowania to jest 95 linijek, tak? I to buduje wszystkie części składowe, które przed chwilą, o których przed chwilą mówiliśmy. SIS-a, SAS-a, Reporting Services, SQL, bazy danych, tak? A jak SIS-a budujecie? MS Build. Jeśli dobrze pamiętam. Albo exec, devenv, devenv.conf. Chyba tak było opisane wcześniej, nie? Że devenv.conf. Devenv.conf. Nie, to nie było napisane, ale tak, po prostu odpalamy devenv.com. Pytania? Dobra. No a instalator widzieliście, no bardzo zaawansowane narzędzie, ale jest tak prosty, że no nie było potrzeby. SQL package exe action publish, czyli SSDT, bazy danych wdrażamy za pomocą tej komendy, za pomocą tej komendy ETL, za pomocą tej komendy kostki, za pomocą tej komendy raporty, tak? Koniec. Mamy, no może nie koniec, bo jeszcze jak już coś naprawdę musimy zrobić, na przykład wyciąć tabelę na początku, żeby było szybciej, to mały skrypcik SQL-owy, jobAgenta zmienić czy coś tak dalej. Jakieś małe rzeczy robimy po prostu skryptami SQL, czyli SQL-CMD odpala jakieś tam skrypty. Z metadanych mamy napisane, które już odpalaliśmy, dzięki temu odpalamy każdy raz. No i teraz... Musimy trochę przyspieszyć, właśnie nie wyrobimy. A
także w dwóch słowach, wpływ na wskaźniki częściej wdrażacie, czyli macie krótszy time to market i to jest oczywiste. Po drugie, macie zautomatyzowany proces, więc wdrożenia są sprawniejsze. No, idą szybciej, przez to niezawodność, hurtownia ma większą dostępność przez krótsze wdrożenia, oprócz tego mamy mniej błędów, które po prostu ludzkich, no to wszystko zeskryptowane. Wersjonowanie bazy jest potrzebne, jeśli chcecie wdrażać pojedynczą funkcjonalność, to też jest. Tak? Jedno pytanko, bo nie zauważyłem, żeby tu nie jakoś z automatu deployować raporty na serwer raportów i tak dalej, a tam była informacja, że proszę Państwa korzystali z tych raportów. Tak, ale wiesz co, my mamy klika wdrożonego i ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz robiliśmy raport, więc rzeczywiście możemy się... Zrobią się, one są wdrażane, mamy te dokumentację, mamy te nasze testowe. Więc te rzeczy na pewno są, takie raporty, no nie są, ale narzędzie jest to samo, wdrażanie, tak? Nie, ale żeby zrobić publish jakby automatycznie na serwer raport. Devenv.conf, / deploy, nazwa solution. Tylko niestety cały solution trzeba do paczki dołączyć. Można ten przycisk publish odpalić z linii command. Za pomocą tam / deploy się nazywa komenda i odpalamy wdrożenie. Możesz. Tu. To tam wcześniej była pełniejsza komenda, bo tam trzeba jeszcze podać konfigurację. Dobra. Jeśli chcemy się automatyzować, nie potrzebujemy system kontroli wersji, to pewnie nie jest aż tak bardzo ciekawe, bo też szybko wszystko przejdę. My wybraliśmy SVN-a. Bo SIS się nie merdżuje, więc nie potrzebujemy tutaj za bardzo gita. Był używany w organizacji, więc ludzie go doznali, jest darmowy. Alternatywy, które są, to jest git i TFS. Nasza rekomendacja, co znacie, tego używajcie. W nowych projektach ja już będę proponował raczej gita, ze względu na to, że niestety programiści hurtowi muszą współpracować z normalnymi programistami, znaczy niestety, może stety. Tamta strona już praktycznie używa tylko Gita, więc tak czy siak zespół musi się go nauczyć. Poza tym ja też wierzę, w Microsoft są rozwiązania drag and drop, na przykład Talent, który się kompiluje do Java bodajże i znam przypadki, gdzie dwóch czy trzech programistów może pracować nad tą samą paczką. No w naszym przypadku jest to niemożliwe, bo SIS, tak jak powiedziałem wcześniej, się po prostu nie merdzi. No, żeby uzyskać te trzy środowiska i możliwość ich wdrażania automatycznego, wykorzystaliśmy trzy brancze w SVN-ie. Główny deweloperski, który każdy programista na bieżąco wrzuca swoją pracę. Wersję do testów, gdzie jak skończy pracę, wrzuca na ten branch testowy. I z tego później będzie można zbudować wersję na środowisko testowe. No i wersja na produkcję, gdzie wchodzą już te przetestowane, zatwierdzone przez biznes i z tego się robi wersję na środowisko preprodukcyjne, potem produkcyjne. No i teraz technologicznie wisienka na torcie, bo to już jest łatwe do osiągnięcia, jak mamy te wszystkie narzędzia, ale biznesowo coś mega. Continuous integration. No i jak to możemy osiągnąć? Dostępne źródła mamy, tak? W odpowiednich wersjach. Środowisko testowe, na przykład mamy wezwienie, zbudowanie paczki SSDT MS Build. Możemy zbudować całą paczkę, wdrożenie za pomocą super zaawansowanego narzędzia, gdzie command line. Uruchomienie przeliczania hurtowni, no sorry, ale ta hurtownia od początku musi to umieć. Nie ma hurtowni, która się nie przelicza, tak? No i były wspomniane te skrypty SQL-owe, to są testy najprostsze, jakie można zrobić. Zaraz pokażemy też, że raporty reporting services, które dodatkowo nam zwiększają weryfikację, że to wszystko działa. My mamy continuous deployment albo integration, zależy gdzie to uruchomimy, tak? No musimy jeszcze mieć serwer, na którym to uruchomimy, ale to jest prosta maszynka, jeśli po prostu prosimy o kolejną wirtualkę i jest. No i wtedy, czy uzupełniając testy, ten klocek run unit tests, który pokazywałem wcześniej, odpala procedurę, która w odpowiedniej tabelce w bazie danych znajduje selekty, które ma wykonać na odpowiednich tabelkach. Porównujemy wynik, jak się różni,
no, co, jakieś założenie, które tymi selectami opisaliśmy, się nie zgadza. No i drugie, taki health report, przepraszam, w którym no, prosty ETLik ściąga liczbę wierszy, którą mamy, zapamiętuje na dysku, czy w bazie danych i mamy ile było wczoraj, ile było dzisiaj, sprawdzamy ile przyszło wierszy. No, spodziewamy się, że hurtownia powoli rośnie, ale powoli i rośnie. W związku z tym, jeżeli rośnie szybko albo by malała, no to mamy podejrzany przypadek, należy go sprawdzić. I to codziennie wysyłane do ludzi, którzy się tym zajmują, którzy obsługują hurtownię i w razie czego reagują. A, BIM. Okej, w naszym projekcie 75% pracy to jest budowa ETL-a, więc no, to jest jakby pierwszy kandydat, którego chcieliśmy całościowo zautomatyzować. Mamy do tego dostępne język, połączenie XML-a z C-Sharpem, jeśli dodacie do tego metadane, możecie sobie generować całościowo projekty CIS-owe. Mamy dostępne dwa edytory, darmowe, BitScalpera i BIM Express, plus wersję taką, przynajmniej dla naszej firmy, słono płatną Mista, bodajże 5000 dolarów. Jakie my mamy wykorzystanie? My jakby szliśmy krokowo, czyli najpierw mieliśmy standardy, potem mieliśmy metadane, potem Przemek pokazywał Wam szablony pakietów. My mamy zszablonowany każdy typ pakietu, który wykonujemy w projekcie. BIML tak naprawdę jest w stanie nam to całościowo zautomatyzować, tylko z naszego punktu widzenia nakład pracy na kopiowanie pakietu i zmienianie mu nazwy jest bardzo mały, więc my się trochę jeszcze bronimy przed tym BIMLem. Jedyne co na razie zrobiliśmy to jest pakiet sterujący, to nie wiem czy chcesz... No mogę na koniec zostawić, ja chciałem jednak, żebyśmy zakończyli, nie przytrzymywali Was, mogę jeszcze pokazać jak pakiet sterujący, to jest taki intro do BIMLa. Pokazanie zespołu, bo też zespół musi poznać nowe narzędzie, tak, żeby je efektywnie wykorzystać. Tak, jeszcze mówię o wadach. BIMLa czasami jest trudno przepchnąć u na przykład dyrektorów czy zarządu. No po pierwsze mamy 5000 dolarów, licencja Mista, prawdopodobnie nie chcecie wrzucać kompetencji w jednego programistę, więc już liczcie, że to są dwie lub trzy licencje, które pewnie chcecie kupić. A budujecie sobie nowe kompetencje, no i to trzeba zderzyć z tym, ile czasu poświęcacie, czy marnujecie w cudzysłowie na zmianę tych szablonów. My jeszcze nie przełamaliśmy tej bariery, więc budujemy częściowe rozwiązanie. Pewnie byłoby inaczej, gdybyśmy robili projekt za projektem, czyli byśmy firmą, która wdraża dużo rozwiązań BI, pewnie można by o tym inaczej pomyśleć. A co nam dają w ogóle szablony, metadane, ta automatyzacja tego procesu? No, przede wszystkim oszczędzamy bardzo dużo czasu i time to market maleje drastycznie. Jeśli chodzi o niezawodność, mamy wszystkie powtarzalne czynności są zautomatyzowane, więc nie mamy tego czynnika błędu ludzkiego. Co dodatkowo dałby nam BIML, to byłaby duża elastyczność. Czyli teraz jeśli możemy wymyślić sytuację, gdzie chcemy zmienić szablon ekstraktu, mamy tych szablonów około 200, to musielibyśmy ręcznie... zmieniać ręcznie 200 pakietów. BIML to najprawdopodobniej zajęłoby nam sekundę. A aczkolwiek w kilku przypadkach już się udało naprawić wszystkie, zmienić wszystkie za pomocą find and replace. Jak one są z metra cięte, to idzie takim regexem wziąć i wszystko pozamieniać. Tak. Ale dodatkowo zyskujemy, jakby ta elastyczność jest kluczowa w projektach, czyli to, że potraficie szybko reagować na zmiany, może przesądzić o sukcesie, dlatego to jest bardzo ważne. Dobra, no to teraz już tytułem zakończenia. Pamiętajcie, standardy i metadane podstawą automatyzacji. Naprawdę uruchomicie coś, co nie będziecie się babrać w tym, że no, wasze rozwiązanie, wasz skrypt musi brać jakieś mnóstwo parametrów. Minimalizujecie ilość parametrów i to, co macie wewnątrz, po prostu jest zestandaryzowane, a nie sparametryzowane. Oczywiście to, co musi mieć parametr, niech ma parametr. Tu trzeba troszeczkę pomyśleć. To, co się tutaj pojawiło, to efekt, co zauważyliśmy, taki efekt wow, aha. Od prostych narzędzi, małych usprawnień, nagle się pokazało, weźmy to usprawnienie i mamy coś wielkiego. Tak? Czyli zaczynacie coraz większymi
klockami budować pełne rozwiązanie. Z małych usprawnień te małe składacie większe, te większe, większe i macie coś naprawdę fajnego. Więc zaczynajcie od prostych rozwiązań. Tak jak widzieliście, no pewnie na tej konferencji była sesja o testach jednostkowych, nawet Bartek wspominał o testach jednostkowych w CIS-ie. My się decydujemy na małe kroki, czyli na proste rozwiązania. Piszemy w jeden dzień procedurę, która umożliwia nam tworzenie podstawowych testów jednostkowych. Jeśli ona się sprawdza, to ona z nami zostaje, czyli my jesteśmy... Albo ewoluuje do większego rozwiązania. Bardziej skomplikowanego, ale zaczynajcie naprawdę od prostych rozwiązań. No i pamiętajcie o tym. Teraz dużo się słyszy o systemach Big Data, gdzie nie macie powiązania ze schemą. To są dwa najważniejsze moim zdaniem wskaźniki, jeśli chodzi o portowanie danych. Musicie szybko wdrażać zmiany biznesowe i być postrzegani jako niezawodny projekt. Wtedy może się okazać, że system Big Data nie jest konieczny. Pytania? Okay, zapraszamy do kontaktu albo po sesji, można się z nami jeszcze skontaktować. I dziękuję bardzo. Dziękuję.